Siema. Dzisiaj chciałem pogadać o wtryskiwaczach paliwa do motocykli 125 euro5, co znalazłem ostatnim czasem, szporgając po internecie, że wtryski, które przychodzą razem z motocyklem z tą 125 są dopasowane do standardów emisji spalin itd. I przez to, że mają taki flow a nie inny. Są w stanie ograniczać faktycznie ilość paliwa dostarczonego przy wysokich obrotach silnika. Po prostu nie wyrabiają, przez to, że mają na przykład te dwie dziurki, tak jak w tym przypadku. I oczywiście możesz szukać w swoim motorze jakieś restrykcji jakieś przy, przydławienia na tłumiku czy na w, w filtrze powietrza wymieniać te tłumiki, te filtry powietrza i tak dalej. A tutaj najważniejszym jest elementem właśnie chyba ten wtrysk, bo on ogranicza przepływ tego paliwa z pompy, ogólnie ze zbiornika do komory spalania. Jeśli nie widziałeś nigdy wtrysku, to jest proste urządzenie, to jest taki zaworek po prostu, który tutaj przez te dwa otwory przepuszcza paliwo do, do lotu i dalej do komory spalania. tutaj spróbuję z zoom zrobić, może lepiej widać. Nie, nie widać lepiej. Ale tędy paliwo wychodzi, tędy paliwo wchodzi. Tam jest chyba jeszcze taka mała siateczka, taki filterek, a tu jest podawany sygnał z komputera, żeby ten, żeby ten zaworek otworzyć na jakiś określony czas. W moim, w moim motorku było taki wtrysk o numerach, już to przeczytamy. 28239162. I ten wtrysk wymieniłem na wtrysk czterootworkowy z dwóch otworków, tak jak tutaj widać. I to poprawiło y, diametralnie używalność motora. Motor nie że szybciej jeździ, czy przyspiesza, tylko czuć, że ma więcej po prostu mocy takiego e, kopa zaraz przy odkręceniu manetki, on już wie, że on chce jechać, a nie wcześniej tak było, że on się zastanawia, co będzie robił teraz. I oczywiście pytając kilku youtuberów, co o tym myślą, mówili, że ten wtrysk nie będzie pasował, że komputer go nie będzie używał prawidłowo itd. No, jeśli używam tego wtrysku oryginalnego i słyszę, że silnik chodzi bardzo ubogo, i to znaczy się, jeśli ktoś kiedyś jeździł na motorku, który miał, który miał zamiast wtrysku gaźnik to dobrze wie, że jest w stanie człowiek usłyszeć jak motocykl pracuje, zwłaszcza gdy jest w stanie sobie podregulować tę mieszankę, żeby była bogatsza czy uboższa i słychać po prostu różnice. W moim przypadku to było takie po prostu jakby ktoś miał jakieś kulki metalowe w puszce stalowej i potrząsał tym, tak to, tak to brzmiało. Teraz to słychać, że faktycznie to tak jak silnik ma działać, to jest takie wrum fajne, takie prawidłowe. W sumie nawet w angielskim języku mówi się, że coś jest bugs of spanners, czyli torba z, z tymi z kluczami płaskimi, czy coś takiego. Jeśli wrzucisz do, do torby klucze płaskie i będzie mi począsać, to właśnie tak to brzmi dramatycznie. I oczywiście do tego wtrysku, którego wymieniłem, również już zerknąłem na to, jak spasowana jest głowica i dolot powietrza. Jeszcze muszę zerknąć na wydech od strony głowicy, bo końcówkę już przerobiłem sobie trochę, żeby to łatwiej spaliny leciały. I ogólnie mówię o wymianie tego wtrysku, gdy myślimy o jakichś modyfikacjach, właśnie inny wydech, większy filtr powietrza, czy inne wałki, czy remap czy, czy te, tego komputera, bo ten komputer, co oryginalny jest, on się nauczył tego w wtrysku. Na początku, jak odpalał motorek, to było słychać, że go trochę przelewa, ale normalnie gdzieś po 15 sekundach on już zauważył, że za dużo paliwa podaje i zaczął robić mniejsze cykle tego, 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 dawki, tego dawkowania. I oczywiście ktoś może nadal mówić, ale tu nie, to nie jest ten wtrysk, to nie powinno być tak, to trzeba zrobić remap i wtedy będzie dawał więcej paliwa. No jeśli tak chcesz robić, to znajdź kogoś kto zrobi to w Twoim motorku i daj znać czy, to, czy masz jeden konia więcej, czy 5 koni więcej, czy jak. Bo ja mam zamiar mieć w 125 20 koni, czy też około 20 koni, bo tam będzie 19, to i tak jestem happy, niż te 13 i 8, co ten motorek ledwo co jedzie. I myślałem takim e, myślenia, że jeśli, żeby zwiększyć jeszcze bardziej tą e, dawkę paliwową, znajdę wtrysk e, Delphi, który jest, e, jeszcze więcej otworów ma, i znalazłem taki e, podobny budową o kodzie 27709-06A, który jest z Harley'a i wygląda identycznie wszystko jest tak samo. Z tym, że na wylocie jest dziurek 6. Nie wiem, jak to widać w tej kamerze. Światło mi się odbija. W każdym razie widać, że jest ich o wiele więcej niż w tym drugim. I na tym wtrysku motocykl nie chciał odpalić, bo był po prostu zalewany i może, może by się komputer tego nauczył, ale stwierdziłem, że cztery otworki jest spoko, bo to już jest różnica... Odczuwalna i po prostu kolejnym moim etapem będzie wysłanie komputera do, do tuningowca, który usunie restrykcje i tak dalej, zrobi tą. E dawkowanie paliwa prawidłowe, żeby ten motorek faktycznie chciał jechać tak jak powinien jechać motor, a nie jak jakaś kosiarka, na której ktoś się uczy jeździć, a tak naprawdę to nie jest człowiek w stanie rozwinąć więcej prędkości niż 50 mil na godzinę co w Anglii jest w sumie takim standardem, że jeśli jeździsz jakimś pojazdem i, i na drodze jest ograniczenie do 50, to ludzi tak jadą 60, bo bo tak można, po prostu można naginać tak przepisy i, i nie ma policji i tak dalej więc z takim motorkiem, który nie jest w stanie się rozpędzić prawidłowo do 50 i utrzymać tej prędkości, jest to takie, jak według mnie, niebezpieczne zachowanie na drodze. Tak, jak widzisz, ten, te wtryski są identyczne. Mam jeszcze jeden wtrysk, tak jak już mówiłem, który ma cztery otworki, który jest zamontowany obecnie w motorku. I muszę nagrać filmik i pokazać, jak ten motorek teraz jeździ w porównaniu do filmik, który jakiś czas temu. Wrzuciłem, gdzie pokazywałem, że motor przy jakimś czasie pełnej otwarcia przepustnicy traci moc. I właśnie wydawało mi się to, że ten, ten motocykl się po prostu przegrzewa. Ta dawka paliwowa jest zbyt uboga na, na wyższych obrotach i nie jest w stanie podtrzymać tej prędkości przelotowej tak zwanej. Więc wszystko co tutaj przedstawiłem to jest moim pomysłem. W innych motorach, tak jak Honda Grom na, na YouTubie, ludzie to pokazywali, że wymieniali wtryski na, na konkretnie na przykład sześciotworkowy, tak jak ten, ale mówili, że przy zimnej pogodzie ten motor naprawdę ciężko ma odpalić, bo, bo jest tak zalewany paliwem. Także różne ciekawe rzeczy można wykombinować w tych, tych 125, bo jak tak na swój motocykl patrzę, to mam dwa wałki, cztery zawory i tak dalej, ale ma tylko 14 koni niecałe i wcale tego nie czuję, żeby on to miał 14 koni, bo kiedyś jeździłem w Polsce jeszcze taką taką 125 na gaźniku, która miała dwa zawory, chłodzone powietrzem i tak dalej. I to było czuć, że na dwójce naprawdę fajnie przyspieszało i w Polsce, jak masz prędkość w mieście 50 km na godzinę, no to, to takim motorkiem bez problemu każde auto można było na światach odstawić, zwłaszcza jak się nie spodziewał tego, że będziemy się z nim ścigać, nie? Ale dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, i jeśli już taki mod zrobiliście, albo o tym myślicie, to dajcie znać, co takiego myślicie o tym. Dzięki na razie, hej.